I śpiewamy. Wszyscy są, witam was, zaczynamy już czas. Jestem ja, jesteś ty. Raz, dwa, trzy. Wszyscy są, witam was, zaczynamy już czas. Jestem ja, jesteś ty. Raz, dwa, trzy. Wszyscy są, witam was, zaczynamy już czas. Jestem ja, jesteś ty. Raz, dwa, trzy. Bardzo rzadko rozmawiam ze znajomymi o miejscu, w którym pracuję, bo ludzie tak naprawdę, nie znając tych dzieci, oceniają je tak pochopnie i już nie wiem, wydaje mi się, że tu trzeba po prostu być, zobaczyć te dzieci i mieć jakikolwiek dłuższy kontakt, żeby cokolwiek o nich powiedzieć i zrozumieć to wszystko. Konfrontacja z życiem jest bolesna, że dzieci, które czasami są wyczekiwane w łonie, które są wyczekiwane z wielką radością, rodzą się chore. I na to czasami też nie mamy wpływu. I to jest smutne. Po miesiącu czasu kazali nam dziecko zabrać ze szpitala. Nie ma rozmowy. No tak, tak było. Tu nie było miejsca i dzwoniliśmy do siostry. Siostra pojechała do Wrocławia, do szpitala. To już był przyszykowany do Ozimka. W szpitalu też nie chcieli nam dziecka trzymać, chociaż on był bardzo chory. Miał zakażenie wrodzone cały czas na antybiotyku. Był, co w głowie było takie masywne, że miał takie małe szanse na przeżycie. Zastawki też nie chcieli. Nie mogę. Powiedzieli, że w ogóle nie rokuje na zastawkę, żeby tam. A jakby zastawkę mu wstawili wcześniej, to by jeszcze było, jeszcze lepiej było. Powiedzieli, że to jest nieopłacalna operacja, że trochę za dużo kosztuje. Po miesiącu pobytu tutaj główka mu bardzo zaczęła rosnąć. On płakał cały czas. Wiadomo, to jest głowy taki rozpierający przylądu w głowie. I wtedy siostry, no nie wiem, jakich środków użyły, ale pojechaliśmy do Wrocławia i profesor zrobił operację. Tam już ma zastawkę, no i było już coraz lepsze. Już zaczął się troszeczkę rozwijać, już tak nie cierpiał, no i ma większe szanse na życie. Najtrudniejsze były pierwsze dwa lata, ponieważ było to dla mnie zderzenie bardzo tak z taką twardą przeszkodą, gdyż ja zawsze pracowałem z osobami dorosłymi. Przyszedłem tutaj, zobaczyłem chore dzieci, no i to było dla mnie straszne. Pierwsze dwa lata przyjeżdżałem do pracy, ale tak, no było mi ciężko. Natomiast później przyzwyczaiłem się, obyłem się i zaczęły pojawiać się sukcesy w pracy i tak już jest. Nie wiedziałam, jak podejść do dzieciaczków, czy kontakt nawet dotykowy, czy nie sprawi im jakiegoś bólu, czy nie wiem, czy nie będą w jakimś stopniu, coś im nie zrobię. Spełniam się w domu jako matka, a tutaj spełniam się jako pielęgniarka. Też opiekuję się tymi wszystkimi dziećmi jak swoimi. Bo tak naprawdę, jak się człowiek pochyla nad tym łóżeczkiem, to myśli sobie, że ma się to szczęście, że ma się zdrowe dziecko. I nigdy nie wiadomo tak naprawdę, czy to kogoś z nas trafi. To jest bardzo ciężkie, to jest trauma dla rodziców. Niejednokrotnie dzieci się mnie pytają po powrocie z pracy. No mamusi, jak tam te twoje dzieciaki? No i ja im opowiadam po prostu. Tak normalnie, tak, takimi prostymi słowami, że to są moje dzieci, żebyście nie były zazdrosne, bo ja je tak samo kocham. Bo są dla mnie jakąś częścią mojego życia, bo taką samą część spędzam w domu i taką samą część
życia pochłania mi moja praca zawodowa i to jest dla mnie naprawdę wielkie wyzwanie. Ja w ogóle lubię dzieci z zespołem Downa. I te dzieci fajnie, najczęściej dobrze rokują i tak jak zobaczyłem, że można coś z nimi zrobić, to wtedy to już poszło. Później pojawiły się inne dzieci, które również zaczęły reagować dobrze na rehabilitację i to było takie przełamanie. Nie przez przypadek się tutaj trafia. Jeśli ktoś tu przechodzi ten próg, to jakoby troszkę zdaje sobie sprawę, że może podołać. Ja nie znajduję tutaj ani jednej osoby w tym zakładzie, która by podchodziła do tego tak surowo, rzeczowo, która by przychodziła tutaj jak do urzędu. To nie jest praca urzędowa. To nie jest praca papierkowa, chociaż mam tych papierów trochę do wypełnienia. Ale to jest praca przede wszystkim dla człowieka. Człowiek dla człowieka tutaj jest naprawdę bardzo ważny. Jeśli nie będziemy mieć serca, jeśli nie damy tym dzieciom serca, to w tym samym dniu możemy już przestać tu pracować. Żałuję, że nie trafiłam tutaj wcześniej. Dużo się nauczyłam, dużo zobaczyłam przez inny pryzmat, prawda, czasu i w ogóle. Pracując tu przyzwyczajamy się do tych dzieci. Jako członka naszej społeczności. Jeśli dziecko odchodzi, my po prostu po ludzku płaczemy. Po ludzku płaczemy i jesteśmy z tego powodu smutne i nieszczęśliwe. Z drugiej strony, jeśli to dziecko cierpiące, my zawsze sobie tłumaczymy, że w jakiś sposób jego męka też się kończy. Jest nam smutno, ale to są takie uczucia, które trudno jakoś tak sklasyfikować, które trudno jakoś tak je opowiedzieć. Jest nam przykro, płaczemy, jest nam smutno. Z drugiej strony cieszymy się, że dziecko już nie cierpi. Że nie odczuwa tego ogromnego bólu. Bo większość dzieci naprawdę tutaj jest bardzo cierpiących. Jest dziecko, pracuje się z nim rok, dwa, trzy. Załóżmy, że są efekty, a po 4-5 latach pobytu tego dziecka tutaj, ono z jakiegoś powodu umiera. Więc to jest taki właśnie smutek. Nie dość, że to dziecko nie dożywa wieku 20-30 lat, to jeszcze umiera w trakcie naszej pracy, w trakcie pobytu tutaj. Przychodzimy rano, zaczynamy od toalet, od czytania raportów, prawda, bo musimy wiedzieć, co się dzieje, jak jedna drugi zdaje raport. No, musimy te dzieci nakarmić, musimy toalety im porobić, to wszystko, co przy dzieciach jest, później rozdzielanie leków, podawanie leków, obserwacja tych dzieci, prawda, stanów gorączkowych, czy coś się nie dzieje, bo one nie powiedzą. Trzeba cały czas chodzić i patrzeć, nie? Co te dzieci tam robią, czy sobie gdzieś nóżki nie włoży, czy się nie zachłyśnie. No różnie bywa, nie? Bo to są chore dzieci. Także cały czas musimy mieć na obserwacji te dzieci. Bardzo duża odpowiedzialność, żeby zająć się tymi dziećmi, żeby czegoś naprawdę nie przeoczyć, bo każdy szczegół jest bardzo ważny. Staramy się pracować jak najwięcej tutaj na sprzętach. Mamy to szczęście, że rzeczywiście tego sprzętu takiego niezbędnego mamy pod dostatkiem. Także z tym akurat nie ma problemu. Ćwiczymy na piłkach, na wałkach. Wykonujemy masaże. Część dzieciaków, jeżeli są takie wskazania i potrzeby, to mają zabiegi z hydroterapii, kąpiel perełkową, mają zabiegi z zakresu fizykoterapii. No, relacja też jest ważna, bo inaczej się nie da pracować z dziećmi, jeżeli ono nie zaakceptuje tego terapeuty. Jeżeli upodoba się jakieś dziecko sobie, no to człowiek się do niego tak nawet mimowolnie przywiązuje. A poza tym to są dzieci. Jak ktoś lubi dzieci, to nie ma znaczenia, jakie one są, to je się po prostu lubi.
ja się nauczyłam i chyba było takim doświadczeniem właśnie związanym z pracą tutaj z takimi dziećmi, że czasami trzeba po prostu przerwać na chwilę zajęcia, na kilka minut i się zająć czymś innym, dać się przytulić, czy wziąć takie dziecko na ręce. Zresztą mam tu taką gwiazdeczkę, która uwielbia się bawić moimi włosami, no ja jej muszę pozwolić na to. Też prawda jest taka, że ona po prostu tutaj nie ma nikogo takiego, nie ma mamy, nie ma takiej osoby, z której włosami mogłaby się bawić, tak? To jest dziewczynka, ma na imię Karolinka, ma 16 lat i została przyjęta do zakładu leczniczo-opiekuńczego w wieku 3 lat. Dziecko z głębokim uszkodzeniem psychoruchowym, z ciężkim upośledzeniem psychicznym. Można powiedzieć, że powoli czyni postępy. Dziewczynka przygotowuje ją do samodzielnego chodzenia. Jest to jeszcze cały czas doskonalenie samodzielnego chodu. Mają rodziców te dzieci i to jest bardzo smutne. Że nie pamiętają, prawda, tak o tych dzieciach, żeby chociaż przyjechać, pogłaskać, a wydaje mi się, że te więzi jakieś są, nie? Między matką a dzieckiem, czy rodzicami, czy z ojcem. Nie. Dawaj, łapkę do góry. Musimy ją tutaj troszkę naciągnąć. Tak w 100% i tak z absolutną pewnością to nigdy nie można powiedzieć, co się da osiągnąć u tych dzieci, a już szczególnie u maluszków, u takich kilkumiesięcznych dzieci, to no oczywiście jakby jest ocena lekarzy, neurologów, ona jest bardzo ważna, ale jednak są te procesy regeneracyjne u dziecka bardzo duże i niezbadane. Plastyczność mózgu jest olbrzymia i w sumie tak ze 100% pewnością nigdy do końca nie wiadomo, co się udało tego dziecka zrobić. To tym bardziej jakby powinno być takie mobilizujące do tego, no żeby rzeczywiście robić maksymalnie wszystko, co się da, co jest w naszym zakresie. No bo być może z tego jakby efekt będzie zaskakujący dla wszystkich, również dla nas. Dzieci zaczynają chodzić, dzieci zaczynają rozumieć, dzieci zaczynają mówić. Tak jak taki Adaś mały jest, on rozumie. Mówił Aga na mnie, teraz mówi Mania, ładnie. Także się uśmiecha, poda rączkę, wszystko rozumieją, ale to trzeba dużo pracy przy nich, pań i fizykoterapia, prawda, rozmowy z tymi dziećmi. No. Zdarzają się. One wszystko, tak się człowiek patrzy, wydawałoby mi się, jakbym tu nie pracowała, nie? A że one nie rozumieją, a one jednak rozumieją nawet obcą osobę, to dziecko pozna. Rzeczywiście takich historii z bardzo szczęśliwym zakończeniem mamy kilka. Jedną z nich jest przypadek chłopca, który rzeczywiście ma, no jest poważnie chory, dziecko z zespołem genetycznym, z zespołem wad wrodzonych. On około 3 lat temu uległ złamaniu kości udowej. Tam z różnych powodów nie następował taki naturalny wzrost kostny i właściwie wydawało się, że jedynym rozwiązaniem jest zabieg operacyjny i zespolenie operacyjne. W pierwszej ocenie jakby tutaj lekarze zastanawiali się nad sensem wykonania tego zabiegu ze względu na to, że właśnie oceniali tego chłopca jako dziecko, które nie rokuje na chód, które nigdy nie osiągnie takiego poziomu rozwoju motorycznego, żeby samodzielnie chodzić. W związku z czym zastanawiali się, czy zabieg i narażanie dziecka na ból i stres związany z operacją ma sens i właściwie zastanawiali się nad pozostawieniem takiego stawu rzekomego, czyli tej kości niezrośniętej. W sumie ostatecznie stało się tak, że chłopiec został operowany i ta kość została zespolona operacyjnie. No i teraz rzeczywiście jest to dziecko, które chodzi zupełnie swobodnie. Nie jest to może taki chód doskonały, ale no jest absolutnie jakby wystarczający do samodzielnej lokomocji. Wręcz ten młody człowiek tak go roznosi energia, że żeby już teraz zatrzymać się, nie pomyśleć, że mógł być skazany na życie w łóżku praktycznie, bo jeżeli ten staw rzekomy by tak został, no to już wówczas nie można byłoby go spionizować. Mamy tutaj też dziewczynkę Basię, która jest tutaj ulubienicą zakładu. Trafiła do nas w skrajnym wyniszczeniu
gdzie była źle traktowana przez rodziców, szczególnie przez matkę, ale Basia zaczęła się jakoś rozwijać fizycznie w pewnym stopniu, jest głuchoniema i jest bardzo, bardzo, można by powiedzieć, mimo tego swojego uszkodzenia i choroby podstawowej zespołu Pierre-Robina, ona ma jednak wysoką inteligencję i umie bardzo, bardzo pozytywnie zająć się właśnie dziećmi mniejszymi, malutkimi. Dużo nam w pracy pomaga, bardzo, bardzo jest czynna właśnie w utrzymaniu porządku, czy to odzieży, czy bielizny, którą tutaj w jakiś sposób przygotowuje, segreguje, pomaga pracownikom zatrudnionym w tej sprawie. Poza tym wielką czułością darzy dzieci, szczególnie małe dzieci, gdzie właśnie niejednokrotnie bierze na rączki i pieści tak, jakby własna matka dzieciątko pieściła, bo mamy takie małe dzieci, które są opuszczone przez rodziców, którym my właśnie musimy zastąpić matkę. A ona w tej chwili ma już 37 lat i jest bardzo tutaj oddana i pomocna nam, jest bardzo inteligentna, nieraz uprzedzająco wie, co trzeba przynieść, co podać, w czym pomóc. Już Pana Jezusa pytali apostołowie, jak w swoim otoczeniu było dziecko właśnie urodzone, które cierpiało, było chore, niedorozwinięte. I pytali się Jezusa, czy zawinił on, czy jego rodzice. A Jezus odpowiedział, ani on, ani jego rodzice nie zawinili, ale żeby się okazała większa chwała Boża. No mówię tobie. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.